Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałem porozmawiać o hierarchii lub klasyfikacji potrzeb człowieka. I model, który obowiązuje w tej chwili, jest uznawany. No i generalnie nie budzi wątpliwości. To piramida potrzeb Maslowa, która zakłada, że potrzeby człowiek realizuje, począwszy od tych najbardziej podstawowych, fizjologicznych, potrzeb bezpieczeństwa, i dopiero kiedy ma je zaspokojone, wtedy realizuje potrzeby wyższe, takie jak potrzeba miłości, szacunku, uznania i samorealizacji. No i wszystko byłoby ok, ale ja opracowałem niezależnie od Maslowa swoją klasyfikację i generalnie no, jest dużo podobieństw, ale są też różnice. O ile potrzeby fizyczne i fizjologiczne u Maslowa i u mnie są podobne, bo to są takie podstawowe potrzeby odpowiadające za życie, funkcjonowanie człowieka jako organizmu. Nieco wyższe są potrzeby bezpieczeństwa u Maslowa, u mnie emocjonalne, i to też generalnie są podobne potrzeby. Natomiast i tutaj jest wszystko ok, nie? Problem zaczyna się wyżej, gdzie potrzeby samorealizacji i umysłowe są podobne. Maslow umieścił je na szczycie piramidy, ja natomiast tutaj, na środku, gdzie miłość i przynależność są generalnie potrzebami społecznymi, szacunku i uznania potrzebami duchowymi. Mówię z grubsza, bo wiadomo, że są różnice, no ale mniej więcej to jest to, co odpowiada. No ja wyszedłem od takiego podstawowego podziału człowieka na potrzeby fizyczne, umysłowe i duchowe, gdzie są głównymi takimi ośrodkami, nie wiem jak to nazwać, no aspektami, trzema zupełnie oddzielnymi aspektami tego zagadnienia. Natomiast emocjonalne umieściłem jako no taką pośrednie między umysłowymi a fizycznymi, natomiast społeczne pomiędzy umysłowymi a duchowymi potrzebami. No i powiem szczerze, no nie wiem, wydawało mi się, że na początku, że jakby Maslow pomylił te kolejności, natomiast żeby to rozwikłać, ten problem, sięgnąłem do mózgu, a konkretnie do budowy mózgu człowieka. I są trzy takie główne ośrodki. Ośrodek gadzi, odpowiadający za popędy, instynkty. Ogólnie, mówiąc krótko, są to rzeczy potrzebne do przeżycia. Jakby, jeżeli jest niebezpieczeństwo, no właśnie, tu jeszcze Maslow rozdziela bezpieczeństwo jako bezpieczeństwo fizyczne i bezpieczeństwo emocjonalne. Podczas gdy ja no, bezpieczeństwa jako takiego nie wyodrębniłem. Natomiast zarówno bezpieczeństwo jest w potrzebach emocjonalnych, jak i fizycznych. Dlaczego, że bezpieczeństwo fizyczne, no to jest wiadomo. Warunki potrzebne do życia. Gdzie to jest? To jest tu. Warunki potrzebne do życia i ogólnie coś, co pozwala przeżyć. My możemy się poczuć bezpiecznie, kiedy jesteśmy najedzeni, kiedy mamy czym oddychać, tak? Kiedy nie jesteśmy zamknięci gdzieś.
a potrzeby emocjonalne, kiedy czujemy pewnego rodzaju wygodę. No i potrzeby emocjonalne są tutaj w tym ssaczym ośrodku limbicznym. Tam są umieszczone. I to jest mózg emocjonalny właśnie. I potrzeby emocjonalne są w tym mózgu właśnie, w tym ośrodku realizowane. Natomiast kora, czyli ten ośrodek myślący, odpowiadający za wyższych ssaków i u człowieka, on odpowiada za myślenie, czyli za rozum. No i patrząc pod tym kątem, to mamy rzeczywiście fizyczne potrzeby w ośrodku gadzim, emocjonalne w ośrodku ssaczym, a umysłowe w ośrodku myślącym, tym w korze. I wróćmy jeszcze sobie do Maslowa na chwilę, żeby jakoś wyodrębnić te szacunki uznania i miłość i przynależność. Widać, że jest na zielono zaznaczyłem, dlatego że właśnie uważam trochę, że Maslow jakby rozciągnął te potrzeby emocjonalne na miłość, przynależność, szacunek, uznanie i potrzeby bezpieczeństwa. Ale to są wszystko wraz potrzeby emocjonalne. Bo jeżeli spojrzymy na taką typową ludzką miłość, no to ona się głównie kieruje właśnie emocjami, uczuciami. A uczucia i emocje to są nic innego jak ten właśnie zielony ośrodek, zaznaczony tu na zielono, ośrodek ssaczy. Czyli to wszystko, co jest w ośrodku emocjonalnym, można też rozszerzyć na te wartości, trochę wyższe. To są wszystko emocje. Poczucie prestiżu, poczucie wolności, tak, kompetencji i tak dalej. I one są właśnie w tym emocjonalnym umyśle, mózgu. Natomiast potrzeba samorealizacji, czy też potrzeba umysłowa, no to już jest spełnianie potencjału, posiadanie celów, zainteresowań. Tutaj już musimy zaprząc ten właśnie umysł myślący, tą korę do pracy, żeby właśnie te potrzeby zrealizować. Mamy też potrzeby estetyczne, harmonia piękna, potrzeby poznawcze, wiedza, rozumienie, umiejętność, nowość. To wszystko odpowiada mózg za to, umysł, ten właśnie mózg myślący. No i teraz skąd u mnie te duchowe i społeczne potrzeby tak wysoko? Dlatego, że są to potrzeby nie oparte na emocjach, tak jak u Maslowa, tylko oparte na wartościach jakby wyższych, bezwzględnych. Można powiedzieć właśnie duchowych, gdzie one wychodzą poza emocje, nawet poza umysł. Dlatego też opracowałem ostateczną hierarchię potrzeb, która jest jakby ewolucją tego mojego domku, który tutaj jest, nie? Jest jakby połączeniem trochę i piramidy Maslowa i tej mojej piramidki wcześniejszej. I to jest to. Gdzie właśnie w emocjach zawieram też potrzeby społeczne i duchowe, niższe, takie właśnie emocjonalne. Duchowe, emocjonalne i społeczne, emocjonalne. Na poziomie takim dostępnym dla człowieka i jego umysłu. Jakby, które może sterować umysł ludzki, którym może w jakimś stopniu człowiek sam decydować. Natomiast są jeszcze wyższe wartości duchowe i społeczne, które jakby są powyżej tej możliwości osiągnięcia przez umysł. Właśnie to są takie ponad naszym umysłem potrzeby, wychodzące poza nasz umysł, poza nasze emocjonalne doznania. Czyli potrzeby duchowe mogą być emocjonalne i społeczne mogą być emocjonalne na takim trochę niższym poziomie, na poziomie dostępnym dla człowieka, a mogą być też potrzeby duchowe i społeczne na poziomie wyższym, niedostępnym dla nas jako dla ludzi,
ale jak je osiągnąć? Postaramy się na te pytania odpowiedzieć w kolejnych vlogach. Do zobaczenia.